Kolejny rok to w harmonogramie bardzo intensywna praca, kolejnych 9 budynków mieszkaniowych, które będą rewitalizowane i w 2020 roku zamykamy ten projekt ostatnimi budynkami. W przyszłym roku Pierzeja ulicy Przędzalnianej będzie rewitalizowana nieparzysta strona ulicy Księży Młyn. Pozostałe 4 budynki wspólnotowe w 2020 roku. 230 mieszkań, które w tej chwili idą do renowacji. Przeszło 970 osób, które mieszkać i mieszka na Księży Młynie, będzie zajmowało swoje, znaczy będzie miało swoje tak naprawdę małe ojczyzny właśnie w tym miejscu. I co bardzo istotne, faktycznie tak jak powiedział pan dyrektor, pierwszy projekt, w którym zaangażowaliśmy i wspólnie będziemy rozliczać środki unijne dla wspólnot, w związku z czym bardzo się cieszymy, że również wspólnoty zdecydowały się zadbać o swój majątek w postaci swoich budynków. No to będzie odzwierciedlenie to, co kiedyś było, jak były tory kolejowe, bocznica wokół tych budynków, tutaj pociągi wjeżdżały. Natomiast będzie to jest jakby odcinkiem takim 130 metrów od strony Przędzalnianej w kierunku tutaj jakby ciężkiego tej ścieżki. Będzie położone torowisko, na którym, no i wokół tego torowiska, wzdłuż torowiska będzie ścieżka piesza, rowerowa, no nawiązanie do tak, jak kiedyś tutaj był ten teren zabudowany. Ale będzie to tylko i wyłącznie atrakcja turystyczna, czy coś tam będzie się działo? Tak, to raczej jest to będzie atrakcją turystyczną. A obok tutaj będziemy mieli parking zielony, no dla turystów, dla przyjeżdżających, dla zwiedzających tą okolicę Księżego Młyna. Czyli całe przedsięwzięcie ogólnie zrealizowane pod kątem turystycznym. Turystycznym, tak. Okej, żeby promować Łódź i w związku z nim Księży Młyn, tak? Tak. To jest taki modelowy przykład rewitalizacji, gdzie mieszkańcy wracają do swoich budynków, bo większość z nich zadeklarowała, że chce tutaj mieszkać i tutaj wrócić, w związku z czym szereg działań, jest tu klub integracji społecznej, także szereg działań już na Księży Młynie dzieje się od jakiegoś czasu i myślę dlatego taki sukces tego akurat osiedla, że ta rewitalizacja następuje pod względem nie tylko infrastrukturalnym, ale właśnie również społecznym.